Widzę, że muszę jednak o tych skutkach wynikających z ubezpieczeń społecznych przymusowych i powszechnych powiedzieć. Otóż one działają destrukcyjnie na rodzinę. Powodują bardzo destrukcyjne skutki, jeśli chodzi o rodzinę. Rodzina pełni wiele funkcji, między innymi funkcję ekonomiczną. W rodzinie z pokolenia na pokolenie, w normalnych sytuacjach, gromadzony jest majątek i w rodzinie rodzą się dzieci, które w normalnej sytuacji traktowane są jako inwestycja. Z punktu widzenia ekonomicznego dzieci są inwestycją, bo przyszłość ludzi starszych zależy od tego, po pierwsze, czy mają dzieci, po drugie, czy te dzieci zostały wyedukowane, to znaczy nabyły jakieś umiejętności przydatnych w społeczeństwie i po trzecie, czy zostały wychowane odpowiednio, znaczy w duchu odpowiedzialności, czy też nie. I dlatego w normalnej sytuacji ludzie zainteresowani byli w tym, żeby mieć dzieci i zainteresowani byli w tym, żeby je wykształcić i osobiście wychować, bo to nie były żarty, bo tu jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, prawda? Więc ludzie byli zainteresowani tym. Nie było katastrofy demograficznej i tak dalej. Okej. Ubezpieczenia społeczne rozerwały ten związek. Dlatego, że byt ludzi w starszym wieku przestał zależeć od tego, czy mają dzieci, jak zostały wykształcone, jak zostały wychowane, tylko od wysokości składki. Mało tego, ponieważ państwo było zainteresowane w tym, żeby jak najwyższe składki płynęły do systemu, no to składka zaczęła kolidować z kosztami wychowania i wykształcenia dzieci. No to po co dzieci? Dzieci stały się obciążeniem, przestały być inwestycją, stały się obciążeniem, a ludzie instynktownie od obciążeń uciekają. To taki laureat Nagrody Nobla z ekonomii z 92 roku, amerykański ekonomista Gary Stanley Becker, dostał Nagrodę Nobla za to spostrzeżenie. On napisał taką książkę pod tytułem Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, gdzie właśnie to przedstawił. I za to dostał Nagrodę Nobla, że ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali. Nawet jak się nie uświadamiają tego, to tak się zachowują, co widać zwłaszcza w dłuższych przedziałach czasowych. No i jak okazało się, że dzieci przestały być inwestycją, tylko stały się obciążeniem, no to ludzie zaczęli tak uciekać od dzieci, zaczęli się bać dzieci. I państwo, które było zainteresowane w tym, żeby jak największe środki wpływały do systemu, że tak, no to fajnie, to zalegalizujmy aborcję, to nie będziecie musieli się tam, to wszystkie tam takie wynalazki, że tego, no i okej. Ale minęło 50 lat i okazało się, że w społeczeństwie gwałtownie wzrósł odsetek ludzi starych, z którymi nie bardzo wiadomo, co zrobić. No i w tym momencie pojawił się problem legalizacji eutanazji. Był taki w latach 90. francuski profesor chorób płucnych, Lucian Izrael, jak nazwisko wskazuje, Żyd, ale przeciwnik eutanazji. Tak. No i on zauważył, do badania robił, takie on podszedł do tego tak naukowo i zwrócił uwagę, że propaganda eutanazji nasila się w krajach, w których systemy ubezpieczeń społecznych zbliżają się do bankructwa. Dlaczego? Ano on wyliczył, że koszty utrzymania opieki nad człowiekiem starym w ostatnich 6 miesiącach jego życia są większe niż koszty opieki nad tym samym człowiekiem przez cały wcześniejszy okres jego życia. Z punktu widzenia ubezpieczalni, no te 6 miesięcy to jest całkiem zbędne. Najlepiej, jak Bóg to skrócić, najlepiej całkiem wyeliminować. No to nie ma innego wyjścia, tylko eutanazja. Aborcja i eutanazja to są dwie strony tego samego medalu. Dwie strony tego samego medalu. Po jednej stronie jest aborcja. Skutek po 50 latach, jak na 100% mamy tamto. W związku z tym,
W związku z tym, no, to jest taki samoczynny mechanizm, który się uruchamia. I pamiętam, jeżeli te obciążenia dojdą do pewnego poziomu, to młodzi ludzie się mogą zmutować, że co będziemy tutaj, tym bardziej, że to dziwaczna filozofia jest taka, że życie w starości jest ważniejsze od życia teraz. No przecież młodych ludzi, którzy tak dopiero startują w dorosłe życie, zakładają rodziny, potrzebne im jest mieszkanie, umeblowanie, dzieci się rodzą, muszą te dzieci jakoś odchować, wykształcić i tak dalej, to wtedy im się zabiera połowę dochodu pod pretekstem, że im się kiedyś tam coś da. Tylko nie wiadomo kiedy. Tak, nie wiadomo kiedy. Był taki nasz przyjaciel, świętej pamięci, Krzysztof Dzierżawski. O, może go Państwo pamiętacie, bo on czasami, on był architektem z zawodu, ale miał taki dar przystępnego wyjaśnienia trudnych zagadnień ekonomicznych. Dlatego go zapraszali do telewizji, jak trzeba było coś ludziom wytłumaczyć, to on tam, jego wołali i on tak tłumaczył, że człowiek bez przygotowania, bez wykształcenia, żeby to zrozumieć. Bo kiedyś opowiadał o swoim dziadku. Ten dziadek, jako przykładzie, dziadek, który nie ruszając się z miejsca, mieszkał w kilku państwach. No i rozpoczął karierę swoją jeszcze jako poddany najjaśniejszego pana, bo tu z Galicji pochodził. No i ponieważ ta dziedzina, w której on pracował, już była objęta ubezpieczeniem społecznym, no to monarchia austro-węgierska pobierała od niego składki emerytalne, obiecując mu, że tam w jakimś czasie może płaci emeryturę. No ale w 1918 roku monarchia austro-węgierska przestała istnieć i on, nie ruszając się z miejsca, został mieszkańcem państwa polskiego, Rzeczypospolitej Polskiej, która znowu brała od niego składki, obiecując mu, że tam to dostanie emeryturę. Ale 1 września 1939 roku Hitler napadł na Polskę, no i tutaj w październiku 1939 roku została zainstalowane generalne gubernatorstwo. Władze generalnej guberni brały od niego składkę, obiecując mu, że jak przeżyje, no to jak mu się uda przeżyć, to mu tam emeryturę wypłacą. Ale Hitler przegrał wojnę, w związku z tym on stał się mieszkańcem PRL-u i dopiero PRL mu wypłacił emeryturę, ale całkiem inną niż tam mu obiecywała monarchia austro-węgierska. O tak, w ten sposób, no to jest ilustracja tego, że nie możemy być pewni, co właściwie za to dostaniemy. W związku z tym obiecywanie ludziom, że po 40 latach na pewno coś dostaną, na pewno to wszyscy umrzemy, prawda? To jest jedyna rzecz pewna na tym świecie. Proszę bardzo. Ale dlaczego, ja się dopytam do tego, dlaczego nie ma na ten temat dyskusji? No bo nie mówi się o sznurze w domu wisielca, wie pani to. No, a jeżeli mamy podjąć jakieś decyzje, to powinna być szeroka na ten temat dyskusja. Zgadzam się, powinna być, no to dyskutujemy właśnie. Wymagałaby wyjaśnienia jedna kwestia, bo to ona by rzucała światło na to i na perspektywy jednocześnie. Kto tę wojnę domową finansuje? Bo ja zwróciłem uwagę, że u nas też są masowe demonstracje, tyle tylko, że masowe demonstracje w Polsce kończą się wieczorem, bo rano wszyscy muszą iść do roboty, a na Ukrainie widać nie muszą. On wykonuje zadanie. On uczestniczy w pewnym interesie. A ten interes ma taką specyfikę, że trzeba narodowi polskiemu przyprawić odrażający wizerunek narodu morderców.